Październik był bardzo dobrym miesiącem dla koszykarek CCC Polkowice. Podopieczne trenera Jacka Winnickiego rozegrały 6 spotkań, z czego aż 5 zakończyło się ich wygraną. Dzień przed pierwszym dniem października, 30 września, polkowiczanki zainaugurowały rozgrywki Ford Germas Ekstraklasy. Ich pierwszym rywalem była drużyna Matizolo, lidera Pruszków. Inauguracyjny pojedynek polkowickich koszykarek wzbudził duże zainteresowanie publiczności. Na trybunach hali przy ulicy Dąbrowskiego zasiadł komplet widzów. Oficjalnego otwarcia sezonu w Polkowicach dokonał Wiesław Wabik, burmistrz Polkowic, a symboliczną pierwszą piłkę wyrzucił w górę prezes Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet Wiesław Zych. Zanim rozpoczął się mecz, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego szkoleniowca Andrzeja Nowakowskiego, który w Polkowicach spędził 3,5 roku i na zawsze zapisał się w pamięci kibiców. Potem rozpoczęły się sportowe emocje, których było sporo niemal przez cały mecz. Pierwsze punkty zdobyła spod kosza ukraińska środkowa z Polkowic Waleria Berezyńska. Szybko odpowiedziała jednak Kiara Buford, a po chwili pierwszą trójkę odpaliła Laila Palau. Przez całą kwartę numer 1 mecz był bardzo wyrównany. Prowadzenie zmieniało się czterokrotnie, a remis był 5 razy. Po 10 minutach na tablicy świetlnej widniał wynik 16-16. W drugiej kwarcie podopieczne trenera Winnickiego systematycznie powiększały przewagę. Za sprawą głównie Berezyński oraz Palau dystans punktowy pomiędzy drużynami wzrósł po 20 minutach do 13 oczek. Po zmianie stron pruszkowianki nie dawały za wygraną i starały się mozolnie odrabiać straty. Polkowiczanki jednak utrzymywały przewagę. Po 30 minutach było 59-45 dla gospody i wydawało się, że w ostatniej kwarcie nie będzie emocji. Niestety nasze dziewczyny zaczęły mnożyć błędy i na 5 minut przed końcem prowadziły już tylko 61-55. Kto wie, czy wówczas nie miało miejsca zdarzenie, które zdecydowało o końcowym wyniku. Sydney Colson nie trafiła do kosza z dość łatwej pozycji, a chwilę później 3 punkty zdobyła Palau i strata pruszkowianek zamiast zmaleć wzrosła. Kilka chwil później Palau pokazała przebłysk geniuszu. Hiszpanka popisała się kapitalnym podaniem z linii końcowej pod koszem, po którym Belinze Snell nie pozostało nic innego jak skończyć tę akcję. Kompletnie zdezorientowane rywalki pozostawiły jej bowiem otwartą drogę do kosza. Wówczas było 66-56 i losy pojedynku inaugurującego sezon w Polkowicach zostały rozstrzygnięte. Inauguracyjny mecz sezonu w Polkowicach był mocno szarpany, pełen chaosu i błędów, ale i emocji. Na pewno mógł się podobać kibicom. Widać pewne braki kondycyjne, widać pewne braki w zrozumieniu taktyki gry, ale bardzo dobrze zagraliśmy drugą kwartę. Tak naprawdę to druga kwarta dała nam kilkunastopunktową przewagę. Później mieliśmy szansę kontrolować ten mecz. Kali Bennett trafiła jedną trójkę trafiła z gry, ale dwie w ostatniej sekundzie. Tak troszeczkę szczęśliwie, niemniej jednak te dwie trójki utrzymały ten dystans około 10 punktów, później dwie straty, dwie kontry, ale tak jak tutaj trener Prawucki powiedział, z drugiej strony Pruszków nie wykorzystał lay-upu spod kosza i tam przestrzelił kilka free throwsów, także my zachowaliśmy zimną krew w końcówce, widać tutaj doświadczenie naszych zawodniczek, tych, które mają brać ciężar gry na siebie. Widać to było w końcówce, wyszliśmy na kilkunastopunktowe prowadzenie i dowiedzieliśmy to prowadzenie do końca. Zawsze pierwsze mecze, nigdy nie wiadomo kto jak zagra, tak w jakiej jesteśmy dyspozycji, w jakiej drużyny są w formie. To jest duża niewiadoma w tych pierwszych meczach. Tak samo było widać to dzisiaj na boisku, ten mecz miał wiele odsłon. Raz grałyśmy lepiej, raz grałyśmy gorzej, 3 akcje wybroniłyśmy za chwilę, poszły jakieś 2 głupie straty. Ale z końcowego wyniku trzeba się cieszyć, bo tak jak trener wspomniał, miałyśmy problemy zdrowotne. Teraz myślę, że nadszedł czas już takiej cięższej pracy. Dziś trener nie weźmie tego aż tak mocno do serca, ale musimy popracować przede wszystkim w obronie, bo jeszcze się nie rozumiemy do końca. No i tyle, no i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Trener ekipy gości Adam Prabucki oraz zawodniczka lidera, znana doskonale w Polkowicach z kilku sezonów spędzonych w CCC, Anna Pietrzak, także podkreślali sporą ilość błędów. Myśmy popełnili troszeczkę błędów, przede wszystkim przegraliśmy zbiórkę w ważnych momentach, gdzie staraliśmy się dogonić gospodarzy, nie trafiliśmy spod kosza, bardzo słaba skuteczność nasza zrzutów wolnych, jak również w decydujących momentach 3 razy zgubiliśmy piłkę, gdzie można było złapać styk przy kontrataku.
Także plus niecelne spod samego kosza bodajże 4 razy. Myślę, że to jest ta różnica, którą widać tutaj na wyniku. Stworzyłyśmy dobre widowisko i pokazałyśmy charakter. No i niestety chyba ta młodość troszeczkę tutaj na naszą niekorzyść. Szczególnie w takich właśnie w końcówce, w najważniejszych momentach myliłyśmy się spod kosza, szczególnie tutaj w drugiej kwarcie te 3 straty pod rząd chyba trochę nas tak dobiły. No jednak cały czas się uczymy. No tutaj mogę powtórzyć to, co trener mówił, no za bardzo słaba skuteczność z rzutów wolnych, gdzie powinnyśmy mieć na pewno większą. No i cały czas mamy problem jednak z tą zbiórką. No przegrałyśmy tutaj dosyć solidnie. Jednak wydaje mi się, że wstydu nie przyniosłyśmy, dałyśmy z siebie wszystko i byłaby tak dalej. Drugim październikowym meczem CCC była potyczka z drużyną KK ROW Rybnik. Podopieczne trenera Winnickiego pewnie wygrały ten mecz. Choć to nasz zespół był zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, to rozpoczął się on od niespodziewanego prowadzenia rywalek. W ciągu zaledwie 120 sekund rybniczanki 3-krotnie przedziurawiły polkowicki kosz za linii 6,75 i prowadziły 9-2. Pierwsze 7 minut meczu w wykonaniu pomarańczowych było bardzo złe. Chybione rzuty z czystych pozycji, proste straty, niecelne podania, mało efektowna postawa w walce na tablicach. W efekcie po 5 minutach przyjezdne prowadziły 16-4. Na szczęście w końcówce kwarty podopieczne trenera Winnickiego zaczęły grać bardziej skutecznie i w końcówce zniwelowały stratę do 5 oczek. Kwartę numer 2 celnym rzutem otworzyła Laila Palau, która dała sygnał swoim koleżankom do natarcia. W ciągu zaledwie 2,5 minuty polkowiczanki wyszły na prowadzenie 19-18 i nie oddały go już do samego końca. Polkowiczanki zaczęły agresywniej bronić, popełniały mniej strat, a także zaczęły być skuteczniejsze. Ambitnie grające rywalki jednak nie odpuszczały i po 20 minutach na tablicy świetlnej w polkowickiej hali widniał wynik 32-27 dla CCC. Po zmianie stron jako pierwsza do kosza trafiła Waleria Berezińska, kilka chwil później trójkę odpaliła Palau i przewaga CCC wzrosła do 14 punktów. Od tego momentu polkowiczanki kontrolowały przebieg wydarzeń na parkiecie. Po 30 minutach nasza drużyna prowadziła 53-39 i wówczas było jasne, że tylko jakiś kataklizm może im zabrać wygraną. W ciągu ostatnich 10 minut przewaga CCC urosła o kolejne 10 punktów i ostatecznie mecz zakończył się wygraną pomarańczowych 73-49. Najwięcej punktów dla naszych dziewczyn rzuciła Palau, na której koncie zapisano ich 14. 12 oczek zdobyła Belinda Snell, a 10 Agnieszka Majewska. Ciekawostką jest to, że wszystkie zawodniczki naszej drużyny zapisały się w protokole meczowym ze zdobyczami punktowymi. Dość beztrosko rozpoczęliśmy to spotkanie, nie zrealizowaliśmy początkowych założeń. Najlepsze zawodniczki rzucające za 3 punkty z zespołu z Rybnika były na wolnych pozycjach i to wprowadziło pewną nerwowość na początku. Jednak po 5 minutach wydaje mi się, że opanowaliśmy grę, szukaliśmy rytmu, budowaliśmy przewagę do przerwy. Wyszliśmy na kilkupunktowe prowadzenie, 3/4 kwarta już wydaje mi się kontrolowaliśmy to spotkanie. Mamy jeszcze cały czas problemy, nie tyle problemy, co nie możemy trafić z czystych pozycji, ale mam nadzieję, jestem przekonany o tym, że te rzuty, które były wykonywane w dobrym tempie, w dobrym momencie gry, będą wpadać i będzie nam się wtedy jeszcze łatwiej grało. Przegraliśmy też w pierwszej połowie tablicę i to też miało znaczenie na wynik w pierwszych 20 minutach. Później to wszystko troszeczkę się poprawiło. Zespół z Rybnika w drugiej połowie zebrał 1 piłkę, z tego co chyba więcej, ale tak wynika ze statystyk. To też świadczy o tym, że poprawiliśmy ten element. No, cieszę się ze zwycięstwa i życzę trenerowi Kaziowi i zespołowi z Rybnika powodzenia. Radości ze zwycięstwa, a także możliwości zaprezentowania się polkowickim kibicom zadowolona była także młoda koszykarka CCC Dominika Owczarzak. Cieszę się z wygranej zespołu. Myślę, że taki początek jak nam się dzisiaj zdarzył nie powinien nam się zdarzać, bo byłyśmy zagubione w obronie, nie realizowałyśmy w ogóle założeń, które trener nam ustalił przed meczem, ale cieszę się, że potem wróciłyśmy na właściwe tory i dzięki temu, że w trzeciej kwarcie taka nasza pierwsza piątka zrobiła przewagę, potem
my młodzież, mam na myśli mnie, Karolinę Pus, znaczy Karolinę Pus, Doradę Mistygacz i mnie, że mogłyśmy spędzić te paręnaście minut na parkiecie i pokazać się z jakiejś strony przed kibicami. Trzecim kolejnym meczem rozegranym przez CCC we własnej hali było spotkanie, w którym pomarańczowe zmierzyły się z Beniaminkiem z PTK Pabianice. Polkowiczanki były zdecydowanym faworytem tego pojedynku i nie zawiodły. CCC dominowało od pierwszej do ostatniej syreny. Pierwsze punkty zdobyła Belinda Snell rzutem z półdystansu. Po 5 minutach gospodynie prowadziły 13-8, a pierwsze 10 minut zakończyło się ich wygraną 22-12. W kwarcie numer 2 Pabianiczanki potrafiły rzucić zaledwie 7 punktów, a dorobek CCC powiększył się o punktów 15 i do szatni pomarańczowe schodziły prowadząc 37-19. Polkowiczanki były zdecydowanie lepsze w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Po zmianie stron rozpędzony zespół gospodyń systematycznie powiększał przewagę, deprymując tym samym rywalki, które popełniły mnóstwo prostych strat, a także rzucały bardzo niecelnie. W szeregach polkowiczanek dużo czasu na parkiecie spędzały młode zawodniczki, które pokazały się z dobrej strony. Dominika Owczarzak zdobyła 11 punktów, a także popisała się kilkoma efektownymi asystami i przechwytami. Karolina Pus zaliczyła 7 punktów oraz 3 zbiórki, a na koncie Doroty Mistygacz zapisano 3 punkty, 4 asysty oraz 2 zbiórki. Młode zawodniczki z Polkowic momentami grały naprawdę bardzo efektownie, a po ich skutecznych akcjach kibice wpadali w euforię. Ostatecznie sobotnia potyczka zakończyła się 50-punktową wygraną CCC, 89-39. Tuż po meczu miłą niespodziankę sprawili kończącej w sobotę 18 lat Karolinie Pus, jednej z zawodniczek CCC, kibice, którzy podarowali jej tort. Wzruszona Karolina otrzymała także życzenia od koleżanek z drużyny oraz sztabu szkoleniowego i prezesa klubu Krzysztofa Krosaka. Miała także okazję krótko podsumować mecz podczas pomeczowej konferencji prasowej. My na pewno się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Była to dla nas dobra lekcja. Możemy nadal ćwiczyć przed, zwłaszcza Euroligą, przed cięższymi meczami typu Wisła, bo do tego się przygotowujemy. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam w finale. Także fajnie, że my pograły się młode zawodniczki. Nasze starsze koleżanki przede wszystkim mogły trochę odpocząć przed kolejnymi meczami. I myślę, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek sezonu, także jeszcze myślę, że forma wzrośnie. Krótkiego podsumowania meczu dokonał także trener Jacek Winnicki. My staraliśmy się zagrać swoją koszykówkę i myślę, że to wystarczy za komentarze tego meczu. Nie chciałbym tutaj zbyt daleko idących wniosków wyciągać. Dziękuję za gratulacje i życzę Pabianicom i zarówno sztabowi szkoleniowemu, jak i zawodniczkom wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszej części sezonu. Błędy swojego zespołu wyliczyła z kolei Edyta Koryzna, kiedyś zawodniczka CCC Polkowice, a dziś trenerka PTK Pabianice. Mój zespół był się tak przestraszony, jakby, nie wiem, grał finał olimpijski, więc jak gdyby nieumiejętność zagrania prostych zagrań i jest mi wstyd, jest mi, nie wiem nawet co mam powiedzieć, no proste zagrania piłki, nie trafiamy spod dziury, to gdyby zespół pograł pełnym składem, to aż boję się... Pierwszym składem też boję się pomyśleć, co mogłoby być. I tak była masakra, Matrix jakiś, no ale trudno, no widocznie trzeba włożyć jeszcze więcej pracy, żeby aby cadło koszykówki opanować w perfekcyjnym jakimś stylu i może będzie lepiej. Natomiast myślę, że też może nazwiska sparaliżowały mój zespół takie, jakie tu są, no bo jednak są fajne dziewczyny, fajne zawodniczki, więc myślę, że może to, no nie wiem. Gratuluję przeciwnikowi i życzę, żeby to był taki raczej tylko trening przed tymi meczami, które ich czekają i życzę powodzenia, bez kontuzji i jak najlepszych wyników w lidze. Kolejnym pojedynkiem, który Polkowiczanki rozegrały w październiku we własnej hali, było inauguracyjne spotkanie tegorocznej edycji Euroligi, w którym CCC zmierzyło się z francuskim zespołem USO Mondeville. Drużyna z Mondeville przed przyjazdem do Polkowic w 5 meczach Ligi Francuskiej przegrała 2 razy i wydawało się, że nie jest w najwyższej dyspozycji. Nic dziwnego, że fani CCC byli przed pierwszą syreną dobrej myśli. Optymistą, ale bardzo umiarkowanym był także prezes naszego klubu, Krzysztof Korsak. Nie lekceważyłbym zespołu Mondeville, mimo to, że no nie ma najlepszych statystyk w tym roku. Natomiast skład zespołu, jak się popatrzy, to naprawdę niektóre nazwiska mogą budzić respekt. I nie wolno do tego spotkania podchodzić na tak zwanym dużym luzie. Absolutnie bym przed tym przestrzegał i myślę, że dziewczyny też również o tym wiedzą. Mamy dobrze rozpracowanego przeciwnika, ale trzeba być skoncentrowanym od początku, bo to jest zespół, który stać na bardzo dynamiczną i agresywną grę.
Już początek meczu udowodnił, że pokonanie przyjezdnych będzie bardzo trudne. Mondeville prowadziło po 5 minutach 9-12. Wówczas w drużynie gospodyń pojawiła się Nneka Ogwumike, najlepsza pierwszoroczniaczka w NBA. Pierwszy rzut miała niecelny, ale poprawka wyszła już dobrze, podobnie jak kolejne akcje. W pierwszej kwarcie Amerykanka z dorobkiem 7 punktów była najskuteczniejszą zawodniczką w szeregach gospodyń. Po 10 minutach gry podopieczne trenera Jacka Winnickiego przegrywały 21-27. W drugiej dwie trójki Belindy Snell pozwoliły im na objęcie prowadzenia 31-29. Potem kilkukrotnie zmieniało się prowadzenie, a także odnotowano aż 6 remisów, co najlepiej świadczy o tym, jak zacięta walka toczyła się na parkiecie. Przyjezdne grały na bardzo wysokiej skuteczności, co sprawiało, że nasze dziewczyny mimo przewagi w strefie podkoszowej nie mogły odskoczyć rywalką. Do szatni na przerwę CSS schodziło prowadząc jednym punktem 46-45. Po zmianie stron na parkiecie nadal toczyła się bardzo wyrównana walka, niemal kosz za kosz, a wynik cały czas oscylował wokół remisu. Po 30 minutach gry było po 66. Początek czwartej odsłony należał zdecydowanie do Polkowiczanek, a konkretnie do Ogwumike, która zdobyła 5 punktów z rzędu i wyprowadziła swój zespół na prowadzenie. Niestety kilka strat Polkowiczanek zaowocowało ponownie remisem. Potem już niemal do samego końca były wielkie emocje. Niespełna 6 sekund przed końcową syreną, gdy na tablicy świetlnej widniał wynik po 79, Polkowiczanki miały piłkę z boku. Niestety Laila Palau nie skończyła akcji celnym rzutem i konieczne stało się rozegranie dogrywki. W tej obu zespołom dawało się we znaki zmęczenie i miały olbrzymie problemy z trafianiem do kosza. Jako pierwsze strzelecką niemoc przełamały gospodynie, ale końcówka należała do Mondeville. Punkty Kamby oraz Lassiter pozwoliły gościom objąć dwupunktowe prowadzenie 83-81. Gdy do końca było 15 sekund, Francuzki sfaulowały Valerie Musine. Ta niestety nie wykorzystała ani jednego z dwóch rzutów osobistych. Ostatecznie mecz zakończył się porażką CCC 82-86. Dzisiaj się nie udało. Może dobrze, że ta różnica to są tylko 4 punkty. Wszystko jest do odrobienia, ale na pewno musimy wiele poprawić w naszej grze i po prostu dać z siebie wszystko w następnych spotkaniach. Moim zdaniem czego dzisiaj zabrakło? Bo chyba trochę doświadczenia, właśnie tego doświadczenia, które w takich końcówkach jest niezbędne. Myślę, że doświadczone zawodniczki w naszym zespole są. No niestety mi się wydaje bardziej, że zabrakło po prostu w końcówce szczęścia, bo oddałyśmy 2 rzuty, sędziowie również mogli zagwizdać faul, ale tego nie zrobili. Także myślę, że bardziej chodziło tutaj o szczęście niż doświadczenie. A szczęściu też trzeba pomóc, jak się nie trafia osobistych, to trudno wygrać mecz. Będziemy nad tym pracować, żeby takie osobiste trafiać. No trudno, stało się. To też nie zadecydowało o wyniku meczu, bo każda akcja składa się na wynik, a nie tylko ostatnie sekundy. Ale na pewno spuszczonego wzroku i załamania w drużynie po tej porażce nie będzie. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że musimy się przyłożyć do naszej pracy i po prostu poprawić naszą grę. Na pewno zespół z Francji, na to byliśmy uczuleni. Gra bardzo atletycznie, bardzo fizycznie, biega bardzo mocno do szybkiego ataku i walczy na tablicę. Zebrali nam kilka piłek, niemniej jednak zdecydowanie wygraliśmy na tablicę. Graliśmy walecznie. W 38 minucie prowadziliśmy 4 punktami, od tamtej pory praktycznie zdobyliśmy tylko 2 punkty w dogrywce i to zdecydowało o naszej porażce. Wydaje mi się, że obrona była dość dobra, z wyjątkiem pierwszej kwarty. No niemniej jednak, no szkoda, to był bardzo ważny mecz, zdajemy sobie z tego sprawę. No musimy się koncentrować i próbować to odrobić w kolejnych meczach. Co Pana zdaniem miało kluczowe znaczenie dla losów tego pojedynku? Bo jak tak popatrzymy w statystyki, to chyba jednak skuteczność, którą... No, na pewno skuteczności nam zabrakło. Na pewno nam zabrakło skuteczności w szybkim ataku. Nie wykorzystaliśmy w ważnych momentach, kiedy mogliśmy odskoczyć. I nawet w dogrywce nie wykorzystaliśmy 2 szybkich ataków. Czy w końcówce meczu nie wykorzystaliśmy szybkich ataków. Także tak jak mówię, no to jest taka jest koszykówka. Nie wykorzystaliśmy tego i to się na nas zemściło. Poza meczami rozegranymi we własnej hali, Polkowiczanki rozegrały także 3 pojedynki wyjazdowe. Wszystkie zakończyły się ich wygraną. W Fort Germas Ekstraklasie pokonały AZS Rzeszów 33-47 oraz KSSE AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 56-91. W Eurolidze natomiast pokonały mocny zespół Perfumerias Avenida Salamanca 59-68. W tabeli Fort Germas Ekstraklasy Polkowiczanki z kompletem zwycięstw prowadzą.